warszawskiego PiSu.pl, pan Jarosław Krajewski, radny miasta stołecznego Warszawy i chciałbym powiedzieć człowiek sukcesu. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Proszę nam opowiedzieć o ostatniej sprawie, no, która się tak miło zakończyła. To bardzo dawne dzieje, bo w 2009 roku, w lipcu, postanowiłem sprawdzić, na co idą nasze pieniądze, nasze podatki i z kim zawierane są umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia i umowy o dzieło zawierane w jednym zbiór. Wtedy wystosowałem interpelację do pani prezydent, żeby uzyskać te żądane informacje. I ku mojemu zdziwieniu na te podstawowe pytania pani prezydent postanowiła nie odpowiadać, twierdząc, że to nie jest interpelacja, że to nie mamy prawa pytać o dane osobowe osób, które są stronami umów cywilnoprawnych. Krótko podsumowując, radny według interpretacji pani prezydent nie ma prawa wiedzieć, na co idą pieniądze publiczne, pieniądze z Urzędu Miasta. To nie pierwszy i myślę, że niestety nie ostatni przypadek, gdzie radni pytają w imieniu mieszkańców Warszawy i nie uzyskują odpowiedzi na bardzo proste pytanie, ale wymagające dobrej woli ze strony pani prezydent. W tym przypadku było tak, że ja postanowiłem, że trzeba pokazać konsekwencje i wykazać się cierpliwością w dochodzeniu do tych informacji i zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej postanowiłem złożyć taki wniosek do pani prezydent jako organu administracji samorządowej, gdzie wystosowałem te pytania i zadałem te pytania pani prezydent. I co najważniejsze, mijał czas i brak było odpowiedzi zgodnie z ustawą. Musiałem ponownie wystosowywać pisma, żądając tak naprawdę, żeby Urząd Miasta stosował się do ustawy. I dopiero na początku stycznia, gdzie ja we wrześniu 2009 roku złożyłem ten wniosek o udostępnienie informacji publicznej i dopiero w styczniu uzyskałem odpowiedź negatywną. Odmówiono udostępnienia tych informacji, więc zgodnie z procedurą odwołałem się do samorządowego kolegium odwoławczego, które podtrzymało decyzję pani prezydent. Następnie zgodnie z procedurą do sądu rejonowego Warszawa Śródmieście. No i tam niestety sąd zdecydował, że to pani prezydent zastosowała dobrą wykładnię, z czym ja zupełnie się nie zgadzałem i miałem poparcie ze strony wielu organizacji pozarządowych, które twierdziły, że jak najbardziej jest to informacja publiczna i Urząd Miasta musi takie informacje udostępniać. No i pomyślałem, że zostaje jeszcze odwołanie do Sądu Okręgowego. Odwołałem się do Sądu Okręgowego i czekałem na sprawiedliwy wyrok, który zapadł 4 listopada. Czyli no to znaczy, że są jeszcze sądy w Warszawie, to brzmi w miarę optymistycznie. Natomiast no to jest jedno biuro tylko. Ile jest biur w ogóle w ratuszu? To jest tak, że w ratuszu, ja pytałem o konkretne 4 tytuły, czyli to było 7 umów, zarówno umowy zlecenia, jak i umowy o dzieło, które sam wybrałem jako dość ciekawe przypadki pewnej praktyki, która jest stosowana w urzędzie, gdzie między innymi jedna z tych umów to była kwestia współpracy z mediami i obsługi medialnej biura, gdzie w tym samym momencie kilkanaście osób było zatrudnionych na umowę o pracę i wykonywało te same obowiązki, ponieważ w ramach swojego zakresu obowiązków jako pracownika do ich obowiązków należała obsługa medialna biura. I teraz jest ważna skala. To trzeba będzie na pewno zapytać, ale myślę, że ważna jest skala, o której pan wspomniał, bo w zeszłym roku, ponieważ też pytałem o to w jednej z interpelacji i uzyskałem odpowiedź, że ponad 31 milionów złotych w 2010 roku zostało wydanych na umowy cywilnoprawne, czyli i umowy zlecenia, i umowy o dzieło zawierane przez warszawski ratusz i to było ponad 14 tysięcy umów. 14 tysięcy umów i 31 milionów, poza 462 tysiące, o ile pamiętam. I to pokazuje, że to bardzo duża część naszych publicznych pieniędzy idzie na umowy cywilnoprawne przy rosnącej wciąż administracji w Urzędzie Miasta. I to pokazuje, że ta konsekwencja, z jaką podszedłem do tej sprawy, była zasłużona, tak? Czyli była należna, dlatego że po prostu
no, pozostawienie tych środków poza kontrolą społeczną i to ze strony nie tylko radnych, bo ja namawiam do tego, żeby każdy mieszkaniec Warszawy korzystał ze swoich uprawnień ustawowych i żeby na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej pytać o takie podstawowe sprawy. I myślę, że jeżeli będziemy jako warszawiacy pilnować tego, co robi nasza władza, co robi pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, to mamy możliwość wtedy uzyskania potwierdzenia lub zaprzeczenia hipotezom, które krążą. Jeżeli chodzi na przykład o umowy zlecenia, umowy o dzieło, że były one zawierane na takie sprawy, na takie kwestie, które mogli wykonać pracownicy urzędu. Zapewne tak. Natomiast chyba najważniejsze jest to, żeby patrzeć tej władzy na ręce. Przecież po referendum, znaczy po niedoszłym referendum, tak. które zostało utrącone, które liczyliśmy, że Urząd Miasta jednak przeprowadzi, to jest chyba jedyna indywidualna interpelacja radnych, to chyba jest jedyna szansa kontroli. Ja myślę, że interpelacje, interwencje ze strony radnych, ale także namawiam do mieszkańców Warszawy do takich indywidualnych spraw, bo myślę, że warto po prostu próbować. I ta moja sprawa też pokazuje, że jednak ten upór i taki sprzeciw, bo to myślę, że też był pewien sprzeciw wobec uznaniowości ze strony urzędników, tego co jest informacją publiczną, a co nie jest informacją publiczną, jest niewątpliwie czymś takim dobrym dla naszej demokracji lokalnej, że powoduje, że władza nie może czynić wszystkiego, co jej się podoba, tylko musi wiedzieć, że obywatele mają realne instrumenty prawne do tego, żeby ją kontrolować. Znaczy, myślę, że to jest bardzo ważne. I chyba tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.